Zaprzestano produkcji nysek 3 lutego 1994 roku. Rozpoczęto produkcję nysy w 1958 roku w zakładach budowy nadwozi samochodowych, który to zakład powstał z fabryki mebli stalowych Zachód. Najlepsze jest to, że na całe 6 lat przed produkcją masową nys na miejscu produkowano wszystko co stalowe, ale właśnie niespecjalnie auta. Zakład specjalizował się w kasach pancernych czy łóżkach szpitalnych. Dopiero rok 1952 przyniósł pierwszą debiutancką produkcję nadwozi furgonowych samochodu ciężarowego FSC Lublin 51 oraz Star 20. Przez 4 lata wyprodukowano oszałamiające 1100 takich pojazdów. W 1957 roku fabryka FSO oraz fabryka w Nysie otrzymały zadanie wyprodukowania samochodu dostawczego o ładowności do 1000 kg, co było niebywałe, chociażby z tej racji, że w innych demoludach bloku sowieckiego o produkcji takich pojazdów można było jedynie pośnić. Konkurs miał rozstrzygnąć, kto lepiej zaprojektuje samochód dostawczy na bazie samochodu Warszawa M20. Projekt FSO kulał i był nafaszerowany wadami. Z kolei projekt fabryki w Nysie oszałamiał idealnymi rozwiązaniami. I tak rozpoczyna się historia samochodu legendy Nysy, której nazwa wynikała z patriotycznych pobudek. Bo dlaczegoż tak udanego modelu nie uczcić nazwą miasta? Pojawiać się zaczęły w przeróżnych wariantach. Były sanitarki, karetki, mikrobusy czy te specjalnego przeznaczenia. Oczywiście o tych milicyjnych sobie jeszcze powiemy. Milicyjnymi były modele 501T oraz 522, który zyskał legendarne miano Suki. Do niej trafiały młode osoby, gdzie większość z nich to byli niepokorni studenci, robotnicy, kibice, czy ci, którzy zwyczajnie się władzy nie podobali. Nową Nysę można było jeszcze kupić w 1996 roku. Ostatni egzemplarz wyprodukowano z numerem 380 575. Tyle Nys wyprodukowano łącznie. Co ciekawe, więcej niż połowę, czyli 198 tysięcy. 325 Nys wyeksportowano, gdzie najwięcej trafiło do Związku Sowieckiego, bo ponad 107 tysięcy, czy to Węgier, ponad 43 tysiące sztuk. Samochód był na tyle udany, że trafił do innych krajów bloku wschodniego, czyli nie powinno dziwić, że Nysy trafiły również do Korei Północnej, Wietnamu czy Kambodży. Auto było na tyle dobre, że trafiał nawet do krajów zachodnich. Miał rewelacyjny stosunek jakości do ceny. Cieszył się opinią auta niezawodnego. A nawet jeśli by się zepsuł, to można go było z powodzeniem naprawić przy pomocy własnych narzędzi. Będąc demonstrantem w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, i to jeszcze w czasie stanu wojennego, to ci, którzy byli o zdrowym ciele i zmysłach, nigdy nie pragnęli być pasażerami tak zwanej Suki, czyli służbowej Nyski Milicji Obywatelskiej. Te wyjątkowe auta trafiły w milicyjne szeregi jeszcze w latach 60. Te najszerzej komentowane były egzemplarzami wywodzącymi się z floty zmotoryzowanych odwodów Milicji Obywatelskiej, czyli socjalistycznej policji prewencyjnej. Ale Milicja Obywatelska nie była jedyną organizacją, która korzystała z dobrodziejstw Nysek. Wiele znalazło się w szeregach wojskowych. Od Ludowego Wojska Polskiego począwszy przez Wojskową Służbę Wewnętrzną, czyli socjalistyczny odpowiednik żandarmerii wojskowej, kończąc na Wojskach Ochrony Pogranicza, czyli socjalistycznego odpowiednika naszej dzisiejszej Straży Granicznej. Dodatkowo z Nysek korzystały również wiecznie żywe i wiecznie czuwające nad dobrym stanem naszej socjalistycznej ojczyzny służby bezpieczeństwa. Suki wyróżniały się odsuwanymi drzwiami występującymi po obu stronach pojazdu, dającymi załodze możliwość prędkiego desantu. Wypadowy wariant zapewniał transport znaczniejszej ilości milicjantów, zaś ogólnokonwojowy charakteryzował się specjalnym tylnym przedziałem dla zatrzymanych.
Swój udział w sukach miała spółdzielnia inwalidów Elektra, która produkowała charakterystyczny podświetlony napis Milicja. Do tego po bokach montowano sygnały dźwiękowe Belma. Niekiedy bywały głośniki do wydawania komunikatów głosowych. Załoga suki miała zapewnioną łączność z dyżurnym dzięki zamontowanemu w jej wnętrzu radiotelefonowi R2432. Za czasów Gierka i Jaruzelskiego Nysa 522 była pojazdem bazowym. Władzom zależało między innymi na tym, aby można było przerzucać w razie konieczności suki z miejsca na miejsce po całej Polsce. To też wydłużono mu zasięg, montując kolejny zbiornik paliwa. Władze również obawiały się demonstrantów mogących przewrócić radiowóz. Dlatego kazano na środku dachu dać właz bezpieczeństwa, który poza szeregiem innych zastosowań umożliwiał również szybką i bezpieczną ewakuację mieszczących się wewnątrz funkcjonariuszy. Dodatkowo rządzący musieli uwzględniać fakt, że bardzo często w Nyski rzucano kamieniami. Te powodowały, że odłamki szkła raniły załogę. Aby temu zapobiec, wprowadzono kraty zabezpieczające, stanowczo ograniczające widoczność, ale dawały załodze poczucie bezpieczeństwa. Aby ułatwić zmotoryzowanym oddziałom Milicji Obywatelskiej jazdę w kolumnie, malowano z tyłu na drzwiach znak odległościowy w postaci białego koła. Suki nigdy nie były i nigdy nie powinny być dobrze czy mile kojarzone, poza jednym wyjątkiem. Jak wiadomo, w głównej mierze te zasłynęły z tego, że kiedy pakowano do ich wnętrza spacyfikowanych demonstrantów, to najczęściej nie byli już w najlepszym stanie, zaś przewożono ich zazwyczaj na komendę, gdzie kontynuowano ich pacyfikację. Dlatego kiedy przewożeni nią spacyfikowani, wiedzący o tym, że mocno można było rozbujać sukę, bujali nią tak, że ta faktycznie w czasie jazdy się przewracała na bok i nierzadko obsypywano taką przewróconą na bok sukę owacjami na stojąco. W końcu zmotoryzowane oddziały Milicji Obywatelskiej były najbardziej znienawidzoną formacją Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dewastacja takiego milicyjnego radiowozu dawała namiastkę poczucia euforii, że w jakiejś drobnej mierze udało się zdewastować, w bardzo małym stopniu co prawda, ale zawsze, zdewastować kawałek tego aparatu represji naszej kochanej, wszakże socjalistycznej ojczyzny. Jeśli obecnie chcielibyśmy się przyjrzeć takiej Nysce, można poratować się pewnymi epizodami filmowymi. Pomocny będzie film komedia Miś, gdzie z początku jest scena, gdzie milicjant usiłuje połączyć się z centralą. A jak kto woli, może obejrzeć film, krótki film o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego lub też obejrzeć serial 07 Zgłoś się. Kiedy powstała nowa Rzeczpospolita Polska, to zniknęła Polska Rzeczpospolita Ludowa. Na dokładnie takiej samej zasadzie, kiedy powstała polska policja, tak rozpłynęła się w powietrzu Milicja Obywatelska. A to oznaczało, że taki sam los spotkać musiał Nyski. Z początku wszystkie, co prawda, przemalowano z milicyjnych na policyjne, ale z czasem wyparły je Volkswageny T4, a następnie Fordy Transity. Ale jeszcze w latach 90. XX wieku popularnym widokiem towarzyszącym meczom piłkarskim były kordony policji ze swoimi sukami. Kiedy zaczęły znikać z szeregów policyjnych, tak zaczęły te pojazdy trafiać do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jeśli komuś by zależało na tym, by przyjrzeć się takiej już policyjnej suce, w barwach policji wystarczy obejrzeć albo film Psy Władysława Pasikowskiego, albo serial z Markiem Kondratem w roli głównej, czyli Ekstradycję. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się spodobało, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. No i subskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć więcej. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was pomyśli sobie, jak to dobrze, że takie suki zniknęły z ulic. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.